body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Cześć, czołem moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z mojej kuchni. Ze mną jest Bastek. I jedziemy dalej, słuchajcie. Ale nie w kuchni. Bastek pod kuchnią jest, tak. Bastek jest w kotłowni. W lodówce. W lodówce. Lahti Uppsala. Teraz mamy taki, taką tarasę, słuchajcie. Po 13 tysięcy. Więc to też będzie taka przyzwoita ilość gotóweczki. Zobaczymy, czy się uda dojechać przed kredytem. Wątpię, ale zawsze można spróbować. Także słuchajcie, no u mnie jeszcze powoli, ale kończy się remont, jest coraz lepiej. Dzisiaj macie, ja mam czwartek u was, to już nawet nie wiem kiedy to będzie, ale chyba około 13 sierpnia ten odcinek się pokaże. Więc już jesteście w momencie, w którym A powinien się pojawić już jakiś strumyk, a B może nawet się już pojawi vlog z kuchnią. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale tam mieliśmy, nieważne, w porządku, znajdziemy inną trasę. Zawróć, kiedy będzie to możliwe. Odkryłem ten salon Sky, nie mogę jechać dalej, nie? Skręć w prawo. Jedź prosto, a następnie skręć w prawo. Ale czekajcie, sprawdzę to. 14 tysięcy, czyli będzie jakieś 58. Na kredyt powinno mi starczyć jeden. Więc jak się uda mi nie zarobić zbyt dużej ilości mandatów, to będę mógł spłacić kredyt. Świetna sprawa. Dotarłeś na miejsce. Do usłyszenia następnym razem. Pastek jest hardcorem, więc on nie używa kredytów, nie? Nie. W drogę. O, malutku. Ty skąd? Nie. Mam dwie babki zatrudnione, tam ze mną robią na rozmiar. A ile ci zarabiają te twoje panie kierowczynie? Ile? Zaraz poczekaj, ile za wpadłem. Powiedzmy, jedna zarabia średnio 6,25 euro, drugo 4,50 euro za kilometr. A u mnie po mają 2,900, 2,700, nie? To już twoje zrobią dużo, dużo więcej. Ale słuchajcie, ja się nie złamuję, wszystko przede mną. Mówiłem wam chyba o tym dwa odcinki temu. Ja tak naprawdę, o kurczaki, będę chciał, mówię, jeszcze tą ratę kredytu spłacić, potem spłacę jeszcze jedną ratę kredytu, a potem chcę znowu rozbudować garaż i kupić kierowców, także znowu będę na kredycie. No ale już moje pracownicy będą zarabiali nie 5 tysięcy, a będą zarabiali z 8, więc nawet taki kredyt rata 12 koła nie będzie mi straszne, nie? Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Więc no, ja mam troszkę inny tutaj model biznesowy w ETS-ie niż Bastolini, ale myślę, że będzie ok mimo wszystko. Cię
ciekawe, bo teraz albo to jest przez przypadek, albo właśnie, bo to jest coś, co jest tak gorszą, mająco mniej punktów doświadczenia. Jeździ mi z tą moją naczepą starą do kontenerów i ona ma mniejsze dochody od tamtej, co ma bez kontenera, czy bez swojej naczepy. No, bo mi się wydaje, że ten naczepy to jest coś nie tak, to jest źle zrobione. To powinna być większa różnica. Tam spojrzymy, zobaczymy, bo to też to jest kwestia, jakby muszą mieć dwie naczepy, żeby te same, żeby one jeździły i gdybym ten podrastał, może to wyjeżdża ta jeździ teraz, za chwilę pojedzie drugą. Nie wiem, czy ona je ma na stałe przypisane. Jedź prosto. Nie, chyba na stałe. Nie wiem, nie wiem, czy to około 30 tysięcy kosztuje chyba tak. I zostałem na mandat, nie? Ale że nim dźwignął, że tak powiem, silnik i w tych autach. I w tej chwili szaleje. Nie jeżdżą. A to kto ma, to ma wpływ? Nie wiem, ale czemu nie? Kiedyś jakiś mój widz mówił, że będzie robił test, ale właśnie kupi Iveco i kupi jakieś lepsze ciężarówki i sprawdzi, czy to ma znaczenie, ale w końcu nie wiem, jaki był efekt tego jego testu. Znaczy, wiesz co, tobie było trzeba mieć, powiedzmy tak, żeby te, tak powiem, kierowcy byli rozwinięci na maksa. Bo jeżeli będą rozwinięci, to ten będzie miał bonus do czegoś, tamten do bonus do czegoś i będą puszczeni. I ten będzie miał, powiedzmy, 0,8 punkta, a tamten 1,5 punkta. No to wiesz, to jest takie... Jedź prosto. Wojtam, z prawej strony. Jedź prosto. Chcę mu powiedzieć, że jest moja żumańka. Jedź prosto. Trzymaj się prawej strony, ale której prawej? Tej drugiej. Ja już tutaj szaleję w Finlandii. 120 i wirasz. Nią. Ale muszę pędzić, bo mam tenis. Niedługo mam spanie. To w sumie nie muszę, chcę, ale no dobra. Jest jak jest. A ja się przedostał z wyspy na wyspę. Tam we Włoszech? Znaczy no, z Korsyki na... Sycylię? Jedź prosto, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Ja robię, honor bo rundę, bo żeby tak nie zjechać. Moja szkoła. Które chcę zrobić, że tak, że jest pół na pół z tym i wywrot tam. Ta kabina, wszystko mi się skłuszy. Jedź prosto. No ja mam ten, ja tak w kabinie to, no przecież mam takie, jak dworko. Tam masz, ty kupiłeś Black Sea z tym dodatkiem, z malowaniami. Znaczy, przy okazji innego, no ale mogę. Nie, bo tam są takie, do Gomuni są te takie z wampirami świetne malowane ciężarowe, kojarzysz je? No. Ale kosztowało tyle kasy, żeby teraz na to nie stać, ale na pewno sobie to zafundujemy jakąś ciężarówkę, bo one mega wyglądają.
Tam te rumuńskie flagi to lipa, nie? Na przykład, ale te właśnie te jakieś tam Transylwania, coś tam ekstra to jest. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi, widzowie drodzy, zaraz wam pokażę. Skręć w prawo. Czy może nie zaraz, ale jak dojedziemy, jak nie zapomnę. Bo to trzeba jechać do serwisu, ale są naprawdę świetne, tylko kosztują, wiesz, 26 tysięcy euro, a ja takich kas to przecież nie mam teraz. Zjedź z ronda. To bym się teraz pomalował te dachowe takie te nowe. A tak, miałem nagrać jeden odcinek, nagrywam drugi, ale chyba trzeciego to już nie będę nagrywał. Niewygodnie mi jest strasznie, słuchajcie. To wiesz co, gdybyś tak wykręcił to siedzisko, byłoby ci przyjemnie. Nie, tutaj wiesz co, nie jest taki kręcony, tylko ma cztery nogi, więc nie bardzo. Cztery to i tak już dużo. Połóż go do góry nogami. Będę jak fakir, tak? No. Ale się rozpędzamy. Jak teraz mnie dopała policja, to... Mam samochody z tyłu, a na liczniku 135, nie? I właśnie pasem na wysepce wyprzedza mnie. A to cię gonią, że tak powiem, w realu, czy gonią cię w grze? Tak, czy to ważne. A za oknem policja jedzie, jadą po mnie, kurde. Zobaczyli, ile jadą. Jedź prosto. Ty, to, ale ty może tam dziwne ten, bo pierwszy psy u ciebie szczekają, a potem dopiero przyjeżdżają. Bo szczekają, że jadą. Trzymaj się prawej strony. Nie, bo jak żeś szukł woda, nie? To jest tam szczegół. No właśnie, 2,5 tysiąca mandatu. Było i tak jest warto. 143 na godzinę. To ja mam całą połowę tego twojego. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Chciałoby mnie, że tam się przejechać na kierownicy jeszcze z drążkiem do zmiany biegu. Ale potem się boję, że mi się spadał ojca. I zawinka się jak smytuje. No. Ja widziałem typa, który grał na kierownicy w CS-a. Wow. To trzeba mieć w bani. Ale tak samo pokazać farminga na kierownicy też musi być niezła zajawka, nie? Ale jak dobrze... Do farminga przydaje wtedy ta konsola, się tak tam dziedziczków obok mnie i joystick. Ale też ten wystarczy. Ale wiesz co, jak dobrze pójdzie, to będę miał wiórko. Może za miesiąc to... No nie wiem, czy akar kierownica, ale... I biurko kupię, nie wiem, co z komputerem. No ale zobaczymy, no. Będę zbierał pieniążki. Jedź prosto. Ale jak już wiesz, byłoby biurko, to można też myśleć o kierownicy, nie? Trzymaj się prawej strony, a następnie... Ale nikt... Tak, tylko że taką kierownicę, która jest trochę lepsza, że tak powiem, no to też trochę lepiej kosztuje. Zjedź w prawo. No tak, no. No. Oczywiście, że tak, ale... Przygotuj się do... Teraz nawet... Nie wiadomo, takich kosmicznych. Nie mam nawet co myśleć o kierownicy, bo gdzie ja to będę go składał?
Więc mnie tak nie irytuje, jak właśnie to, że muszę co chwilę rozkładać ten komputer, monitor, to jest bardzo irytujące. Ale tego się wiąże z tym, że tak naprawdę raz na pół roku muszę wymieniać kable HDMI na przykład, nie? Bo się końcówki wyrobią, bo kabel nie jest do tego, żeby go, wiesz, 10 razy w tygodniu wkładać w wimować, nie? No, się przeciera wszystko. Ale wiesz, muszę ten i będę jakoś tam to postawię, nawet, chociaż nawet ten laptop będzie nowy, więc tak będzie dużo wygodniej. Kupię sobie, wiesz, statyw na mikrofon. Będzie dużo, dużo lepiej. Ale to jeszcze trochę, no, też nawet, bo już nawet, wiesz co, bo tak z wymiarami walczyliśmy, nie? I tak naprawdę 90 trochę za dużo, 80 za mało na dwa monitory, długo i biurka, nie? Tak naprawdę stanie chyba na tym, że do tego Bartka się odezwiemy, żeby nam to zrobił biurko, nie? Znaczy nam mi. Tylko, że na gorzej zrobi, nie? Mam takie miejsce, gdzie balkon jest, nie? Jest taki ruch tam. Miejsce na balkonie. No. Miejsce na balkonie, wiesz, i tam będzie nagożne biurko takie z 86 cm długości będzie musiało mieć, nie? Żeby można było tutaj spłynie do stołu się dostać. I będzie, myślę, wtedy super, nie? Bo jak masz nagożne, to będę mógł sobie łatwiej monitory ustawić, nie? Pod kątem. I będzie fajniej. No a jak się uda, to no zresztą teraz będzie monitor, potem będzie drugi monitor, nie? Wiadomo, jak tylko ja też z tą kasą to tak różnie, jak to zwykle bywa, no ale będę zbierał, nie? Temu obiecany, że może w maju do tego powiem. Zobaczymy. Wiesz, no z tyle gorzej, że Monia już tam nie bardzo nie ma siły do tej pracy, nie? Więc jak ona zmieni pracę, to będziemy mniej zarabiać, nie? No ale zobaczymy, co to będzie. A wiesz, a my chcemy zrezygnować też ze szkoły Hanki. Przynajmniej, żeby tam chodziła 3 lata. Ale też jak będzie już tam, nie będzie tam Monia pracowała, no to będzie też szkoła droższa, nie? No. O 500 znowu, tak. Więc jakby koło się zamyka. Więc ja też, że to poziom będzie za jakieś 2000 powiedzmy mniej. W budżecie to jeszcze... Koszty wyrosną. To jeszcze koszty będą wyższe o 1000. Czy nie, no jakieś 500, no. To tak, teraz płacimy 1000, będziemy płacić z półtora. No, ale zobaczymy, co to będzie. A tak bym to wykończył? No wiesz, no, masz 32 lata i nadciśnienie, to wiesz. A, no. To o czymś świadczy, nie? No, niestety, się boli, człowiek jest... Nie, że to kasa to było to, co ją trzymało, to ja. Ale wiesz, to zdrowie ważniejsze jest, tak? To sam ci organizm mówi, że tak nie możesz pracować, nie? Więc to już nie jest twoje widzimisię, tylko już powoduje uszek, jakby na zdrowiu, tak? Wiesz, jak miała 50 lat, to nawet się nie jeszcze myślałem, powiedzmy, w mega normalnym, jak mają, powiedzmy, jak masz to w rodzinie, nie? Ale jak to jest już na takiej zasadzie, że masz 32 lata, to jest nie tak, nie? No, niestety tym bardziej, że ona nie może, że tak powiem, żeby miała powód otyłości, żeby tam na to... No nie. Ale wiesz, no, to jest... Bo to, nie no, bo wiesz, bo mając ten problem z matką, no to wtedy tyle opowiedzieć. No tak, oczywiście, że tak. No wiesz, no to jest, wiesz, to jest raz stres w pracy, to... Też jakiś ma na pewno wpływ dużo, ale też godziny pracy. No jak, ja wiesz, ja czasem mam dużo, dużo do roboty, to idę na te 10-12 godzin, tak? Ale Monia tak normalnie to pracuje 10 godzin, tak?
To jest dla mnie normalne, że pracuję 9 godzin. To jest, i to jest... Zaangażuję jeszcze ten... No, a i wraca, wiesz, mówiłem ci, wraca w domu, jeszcze ma potem 100 telefonów i maili, tak, więc to... Naprawdę pracujesz po 12 godzin na dobę, tak? I to nie w szycie, tylko pracujesz tak cały rok. Zjedź w prawo. Jeszcze jest najlepsi, jak powiedzmy, mają się ci najlepsi, którzy mają taki olewający, tylko że potem właśnie też ciekawie nie dojdą, bo patrzą tak. Nie. Że tak poślizgają i wtedy, powiedzmy, okazji tego nie odczuwa, bo mu taki, a nie inny, że tak powiem. Nie, ja się śmieję, że Monia musi, do życia i... że Monia musi, wiesz, iść jako wychowawca 1-3, nie? Najpierw do jakiejś prywatnej szkoły, tak jak ona tutaj ma, bo ci tutaj nauczyciele dobrzy, a takich mają, to wiesz, piątka z przodu na lajcie na rękę, nie? Ona no, by nie mogła zostać, bo to tak... Wiesz co, mogła, ale nie chce. To jest to właśnie. Znaczy też nie, znaczy nie wiem, czy mogła, bo ja tam jedna babka ma iść na emeryturę, nie wiem, czy teraz co 2 lata, nie? Ale też nie o to chodzi, nie wiesz, nie chcę za bardzo, bo ona tam pracuje z Boże, nie wiem, już z 12 lat, 11, już też ma trochę dosyć, nie? Bo zaczynała pierwsza od sekretarki, nie? Zjedź w prawo. Potem była sekretarzem, potem była, pełniła obowiązki dyrektora administracyjnego, potem była chwilę dyrektorem, tak jak wicedyrektorem, wiesz, i już może ma trochę przesyt, nie? Ale wiesz, jakby w podobnej, tak myślę, szkole znaleźć, to też by mogła zrobić naprawdę fajne pieniążki, miałaby pracę z dziećmi, bo ona lubi to. Miałabym mniejszą kasę, albo miałabym mniejszą kasę, ale wtedy nie byłaby duża różnica, po prostu nie oszukujmy się. Tutaj ci nauczyciele mają u nich więcej godzin niż normalny nauczyciel, tak? Jak normalnie jeden trzyma 18 godzin, to oni mają 22 w etacie, czyli 4 godziny więcej, więc mogą spokojniej robić, wiesz, materiał, bo mają więcej godzin, mają tego jeszcze kółka i tak naprawdę pracują z 25, powiedzmy, godzin tygodniowo. No nadal mieli 40, a teraz ma, wiesz... Trzymaj się lewej strony. A teraz pracuje po 50 godzin w tygodniu, tak? No, niestety. Skręć w lewo. No ja się to mówię, to gorsze to, że to jest... To nie jest cała nowość, tylko to jest cały czas, nie? Przygotuj się do skrętu w prawo. Ona jeszcze się zaangażuje, jeszcze ten... No. Skręć w prawo, a następnie... No jeszcze wiesz, i nie oszukujmy się, normalny nauczyciel czy coś ma normalną pracę, ale ma urlop, a to jak to nie ma urlopu, bo się skończą rady w początku sierpnia i tak naprawdę na początku lipca i tak naprawdę potem robisz już plan, nie? I pilnujesz remontów w szkole i tak naprawdę też jak na 2 tygodnie ma wolnego, to jest sukces, nie? To była miła przyjaźń. To się mam silne zdrowie bardzo odbija, więc no też lepiej, żeby zmieniła, nie? Pieniądze, wiesz, jak na to będzie inna praca, tak? Zobaczymy, co to będzie. Nie ma co się zabijać, to są tylko pieniądze, nie? Ale może tam jakbyś zawsze plany ci niweluje i zmienia, ale to się nie zmieni, tak? Ale są rzeczy ważne i ważniejsze. No. Dobra, przepłynę do Neapolu jeszcze i to będzie wszystko na dzisiaj. No, a ja słuchajcie, dojechałem, mam 41 tysięcy. Czemu tak mało? Myślałem, że spłacę ten kredyt, a tutaj chyba znowu mi lata zeszła. Tak, kolejna lata mi zeszła, dlatego mam tak mało kasy. No dobra, czyli znowu nie zrobimy tego, co chciałem zrobić. Bo nie mam szczęścia, słuchajcie, dzisiaj do tego banku. Ciągle do mnie zabierają pieniądze. Bartku, kończysz jeszcze mnie żywa, opowiedz.
Znaczy ja teraz tylko tu już sport wyjadę, żeby się tutaj zaparkować. Może właśnie tutaj w ogóle między nimi się zaparkuje. Bo tu jest całe stado naczep stoi. Co może tu się zaparkuje, bo tu jest naczep, który tu są. Takie fajne, różnokolorowe. Są jakieś krótkie traski za małą ilość gotóweczki. O, z przepłynięciem. Nie opłaca się. Pszenica. 12 koła. Nie. Nie będziemy, słuchajcie, robili misji teraz na siłę, tylko po to, żeby ją zrobić. Byle jaką. Trudno. Poczekamy. Jutro w kolejnym odcinku się spłaci ten kredyt. Trzeba niestety jakoś to wytrzymać. Bartku, dziękuję Ci bardzo za oglądanko i za granko i za gadanko. Co ja gadam? A Wam kochani dziękuję za oglądanie i do zobaczenia jutro. Pa, pa, hej.